Witam, dzień dobry. Miło mi bardzo Państwa widzieć. Mam nadzieję, że jakość połączenia satysfakcjonuje nas wszystkich. Umawialiśmy się na jakąś krótką, na początek, krótkie zagajenie, tak zwane. Myślę, że no pewnie interesują Państwa sprawy bieżące. Oczywiście jak najwięcej czasu bym chciał zostawić na Państwa pytania, bo to jest zawsze najciekawsze przy tego rodzaju spotkaniach. Natomiast no, nie wiem, na ile pilnie Państwo śledzą bieg spraw w kraju, zresztą jeśli się je samemu śledzi, to one wyglądają zupełnie inaczej. Bo zawsze tak, jak mówiłem, mamy dwa rodzaje mediów na świecie. To są media, które człowiek sobie sam wybiera i media, które mu się narzucają. Człowiek sobie sam wybiera gazetę. To jest jakiś wybór, czy czyta gazetę wyborczą, czy czyta gazetę polską, czy sięga po tygodnik Newsweek, czy pod tygodnik, no już tu chciałem powiedzieć, uważam, że, ale może w tej chwili nie jest to jakiś wybór, a do tego pewnie wrócimy w pytaniach. Wybiera człowiek również witryny internetowe, ale to są media, które mają zasięg w jakiś sposób ograniczony, bo jeżeli ktoś już wybiera takie, a nie inne medium, to znaczy ma jakieś poglądy, ma sprawy przemyślane. A więc z punktu widzenia tych, którzy media kontrolują, no nie jest to ten target najważniejszy dla nich. Media, które nam się narzucają, to są media, które tworzą taki szum otaczający wokół ludzi, prawda? Telewizja, oczywiście przede wszystkim radio, które brzdąka gdzieś tam. Tym bardziej jest to skuteczne, im bardziej wydaje się, że te media są zupełnie neutralne, że są zupełnie o niczym, że dostarczają rozrywki tylko. No i dlatego właśnie mówię, inaczej wygląda obraz tego, co się dzieje gdziekolwiek, a zwłaszcza tego, co się dzieje teraz w naszym kraju. Kiedy ktoś sięga po wiadomości, szuka tych wiadomości, szuka opinii, szuka komentarza, no jakoś tam stara się wiedzieć, o co chodzi, niż kiedy po prostu no, polega sobie na włączeniu tego, co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za dopuszczalne na multipleksach cyfrowych i co uznała za dopuszczalne w kablu. Żeby ten wątek zamknąć, to jeszcze powiem, że proporcje są takie, iż wszystkie gazety razem wzięte, pewnie to, nie wiem, czy nie mówiłem poprzednim razem, też nie wiem, jaka część publiczności jest ta sama, co wtedy, więc przepraszam, jeśli się powtórzę dla kogoś, ale no może to jest istotne. Wszystkie gazety w Polsce razem wzięte wedle szacunków docierają do około miliona, góra półtora miliona obywateli. I to licząc razem z gazetami internetowymi, czyli razem z treściami publicystycznymi, informacyjnymi, rozpowszechnianymi przez internet. W wyborach przy średniej frekwencji bierze udział około 12 milionów osób. To znaczy, że trzeba mieć około 4-5 milionów głosów, żeby Polską rządzić. No i to wyznacza całą sytuację tego szumu medialnego, który mamy dookoła. Ci, którzy coś wiedzą, ci, którzy coś rozumieją, też oczywiście są obiektem propagandowego ataku, ale tak naprawdę chodzi o te miliony gości kompletnie niezainteresowanych, kompletnie niezorientowanych, pracujących na jakichś impulsach pozakorowych, na jakichś odruchach i stąd sprawy takie jak na przykład właśnie kwestia multipleksów cyfrowych, czyli to, żeby w zasięgu kliknięcia pilotem nie miał tego typu obywatel prosty, delikatnie to jakoś ujmując, no żeby nie miał treści, które by mu zaburzyły ten obraz, który jest serwowany. I to, muszę powiedzieć, się jakoś tak nasila z miesiąca na miesiąc i teraz u schyłku roku, kiedy coraz bardziej wychodzą na jaw pewne skutki, bo tak jak mówił świętej pamięci Kisiel, miał takie powiedzonko, kiedy mówiono o jakichś kryzysach w PRL-u, że to nie są żadne kryzysy, to nie jest kryzys, mówił Kisiel, to jest rezultat. Więc też idąc tym tropem powiedział, nie mamy do czynienia z żadnym kryzysem, mamy do czynienia z rezultatami wielu rzeczy, które się w Polsce działy od wielu lat, ale zwłaszcza tego, co się działo od lat 5.
Więc cóż tam z wydarzeń takich, o których ja bym Państwu powiedział jako o wydarzeniach najważniejszych. Gdybym na przykład miał robić teraz jakiś telewizyjny przegląd tygodnia czy miesiąca, a to są niestety marzenia nieziszczalne, chociaż być może jakaś telewizja zaistnieje, w której będzie to możliwe. Na razie takich możliwości nie ma. No, gdybym robił taki przegląd ostatnich tygodni, no powiedziałbym na pewno, że najważniejsze wydarzenia wiązały się z naszą polityką międzynarodową. Jeśli oczywiście działalność rządu na tej arenie można nazwać polityką międzynarodową. Więc w dniach ostatnich rząd polski podpisał porozumienie unijne w sprawie wprowadzenia tak zwanego jednolitego patentu europejskiego. Nie można znaleźć ani jednej osoby nawet w kręgach władzy, bo trzeba przyznać, że nawet duża część europosłów Platformy Obywatelskiej głosowała przeciwko temu jednolitemu patentowi europejskiemu. Nie można znaleźć ani jednej osoby, która byłaby w stanie podać jakiekolwiek argumenty, tym bardziej jakiekolwiek uczciwe czy rzeczowe argumenty, co sprawiło, że rząd polski postanowił tę konwencję europejską podpisać. Coś się tutaj bełkocze w takim tonie, że nie wypadało jej nie podpisać. No ale efekt tego różnie obliczają fachowcy. Najczęściej mówi się, że kosztować będzie to polskie firmy około 80 miliardów złotych w ciągu najbliższych 5 lat. Firma Dell'Oite, nie wiem jak się wymawia jej nazwę, znana, no bardzo renomowana firma, szacuje ostrożniej, że 50 miliardów straci Polska w ciągu najbliższych 5 lat na tej konwencji. Straci na rzecz przede wszystkim firm niemieckich, bo to Niemcy właśnie optowały za tym, żeby jednolity patent w Unii Europejskiej wprowadzić. No jakkolwiek patrzeć, są to pieniądze zmarnowane zupełnie bez sensu, wydane z punktu widzenia polskiego zupełnie bez sensu. Idzie w parze z tym szereg takich posunięć, z których najbardziej przebijającym się jeszcze do opinii publicznej jest obwieszczenie triumfalne przez ministra Radosława Sikorskiego, że wystąpił do unijnej szefowej dyplomacji, jak ją się potocznie nazywa, pani baronesy Catherine Ashton, z taką prośbą, żeby Unia Europejska wsparła podczas szczytu Unia Europejska-Rosja, żeby wsparła polskie starania o zwrot wraku rządowego Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku 2,5 roku temu. Złośliwie przypomnieli, że półtora roku temu pan minister Sikorski, którego wielką słabością jest to, że ma za blisko do Twittera i uwielbia na tym Twitterze rozmaite rzeczy mniej lub bardziej niemądre wypisywać. Półtora roku temu na Twitterze pan minister Sikorski już pochwalił się, że załatwił ten zwrot wraku. Skądinąd wiadomo, że na drugą rocznicę tragedii smoleńskiej przygotowano hangar pod Modlinem, gdzie miały być właśnie szczątki samolotu złożone, że szykowała się z tego z powodu propagandowa feta, która miała pokazać, że rząd Tuska sprawę zamknął, że wszystko już jest wiadome, wszystko jest wyjaśnione. No, krótko mówiąc, łatwo tu zauważyć, nawet niewtajemniczonym, że gra prowadzona przez Rosję jest wedle starej rosyjskiej zasady, którą zna każdy, kto kiedykolwiek próbował z nimi robić jakiekolwiek interesy, nie mówię już o robieniu z nimi jakiejkolwiek polityki, czyli po prostu w największym skrócie rząd rosyjski demonstracyjnie pokazuje całemu światu, że państwo polskie jest atrapą, a rząd polski, no, muszę to tak sformułować po swojemu, bo to właśnie Rosjanie pokazują, że rząd polski jest po prostu bandą pentaków, z którymi oni, Rosjanie, mogą robić, co im się żywnie podoba. Jest to element, zrozumiały element rosyjskiej strategii wydłubywania Polski z zachodniej strefy wpływów poprzez pokazywanie, proszę, jakie NATO, jaka Unia Europejska, to nie jest żaden partner, to są ludzie, którymi my możemy sobie grać, po prostu robić ich w... Widzę wiele pani na widowni, więc nie chcę użyć tego określenia, które się na usta narzuca, ale
jeżeli przez ponad 2,5 roku ten rząd udawał, że nie widzi żadnej sprzeczności w sytuacji, gdy na żądanie zwrotu wraku i czarnych skrzynek Rosjanie odpowiadają, że to jest niemożliwe, ponieważ niestety one są niezbędne do śledztwa, które w Rosji jest prowadzone, a z kolei na jakiekolwiek pytania o wyjaśnienia szczegółowe tej czy innej sprawy, które się z tragedią wiążą, odpowiadają ci sami Rosjanie, że śledztwo w tej sprawie zostało dawno temu zamknięte, prawie 2 lata temu raportem Maku to śledztwo jest skończone i wszystko wyjaśniło i nie ma tutaj już powodu, żeby jakiekolwiek dodatkowe badania czy ekspertyzy, czy jakiekolwiek inne czynności prawne wykonywać. Przez te 2,5 roku rząd Tuska i również osobiście minister Sikorski bardzo gromko przeciwstawiali się umiędzynarodowianiu sprawy smoleńskiej, zwróceniu się o pomoc do sojuszników z NATO, co narzucało się w pierwszej chwili, bo przecież zginęła tam w Smoleńsku cała generalicja kraju należącego do Paktu Północnoatlantyckiego. Odrzucano możliwość zwrócenia się do nawet Międzynarodowej Komisji Lotniczej, co sugerował jeden z członków akceptowanej przez rząd komisji Jerzego Millera. Minister Sikorski uporczywie twierdził, że państwo, które by się zwróciło o taką międzynarodową pomoc, pokazuje, że jest państwem słabym, że jest państwem niesuwerennym, że jest państwem nieliczącym się i w ogóle niepoważnym. Nie wiem, czy pamięta, że to mówił publicznie w tej chwili, jak powiedziałem o tym, że zwraca się do Rosjan, że zwraca się do Unii Europejskiej o taką pomoc, oznajmił w tonie triumfu, że kolejny jest to dowód, że państwo zwane III Rzeczpospolitą się sprawdziło i rząd się sprawdził. Został zresztą minister Sikorski szybko zdyskredytowany przez samego premiera, który powiedział, że się o to nie będzie zwracać Polska, bo nie widzi powodu, żeby się zwracać, ale jednocześnie rzucił jakąś tam uwagę cierpką na ten temat, że Rosjanie grają sobie z nami nieładnie i zachowują się wobec nas delikatnie mówiąc niepoważnie. W to wdał się jeszcze prezydencki minister i prezydencki doradca, którzy dość zgodnie stwierdzili, że ten wrak musi do Polski trafić i że generalnie jest to skandal, że go dotąd Rosjanie nie oddali. Także, jak Państwo widzą, narracja, jak to się dzisiaj mówi, troszkę się porozłaziła na boki. No ale powiedzmy sobie, że jak na początku wyjaśniałem, to jest wiedza docierająca do tych, którzy sami wybierają sobie media, a nie do tych, którzy polegają na tym, co szumi im w uszach z mediów tych się narzucających. Być może Państwo również słyszeli o tym, że pewnym wydarzeniem dość istotnym, czy raczej pewnym rezultatem dość istotnym jest kompletna katastrofa kolejowa na Śląsku. W 2008 roku ówczesny minister najlepszego z możliwych rządów, pan Cezary Grabarczyk, podjął taką decyzję o jakby to ująć, przekazaniu czy zepchnięciu przewozów regionalnych na samorządy. To jest część ogólnej strategii tego rządu, którą każdy zauważa. Jeśli pojawia się jakikolwiek problem ważny dla ludzi i trudny do rozwiązania, problem służby zdrowia, problem transportu, problem innych tego typu usług publicznych, no to strategia rządu Donalda Tuska jest taka, żeby jak najdalej ten problem od siebie odepchnąć i pokazać całemu narodowi, że Donald Tusk, fajny donek, który piłkę kopie, którego można lubić, bo jest swój chłop, nie ma z tym nic wspólnego. Gdyby coś miał wspólnego, no to może by pomógł, ale on to wszystko delegował do ludzi, delegował to w dół, przekazał to samorządom. Jest pewien problem, że przekazywanie samorządom kolejnych zadań nie idzie w parze z jakimkolwiek umożliwieniem im zdobywania większych pieniędzy na te zadania. Jeśli przekazuje się liczne zadania w dół, to na przykład teoretycznie powinna maleć administracja rządowa, skoro ministerstwa przekazują zadania samorządom, na przykład Ministerstwo Zdrowia przekazuje troskę o szpitale samorządom, to Ministerstwo Zdrowia powinno zmniejszyć zatrudnienie. Tymczasem rok po roku, jak wiemy, to zatrudnienie zwiększa się i to bardzo gwałtownie. Sporo publikacji tutaj bardzo ciekawie monitorującego tę kwestię dziennika
dziennik Gazeta Prawda, czy na www.dziennik.pl można znaleźć kolejne raporty, mniej więcej co kwartał ogłaszane o tym, ile znowu przybyło urzędników w ministerstwach, ile znowu przybyło urzędników w województwach. Ale to, że przekazuje się sprawy w dół, nie dając na to pieniędzy, to jest tylko część problemu. Problem największy polega na tym, że wskutek ogromnych triumfów propagandowych Platformy Obywatelskiej te samorządy również są rządzone przez Platformę Obywatelską. No i tu można zobaczyć właśnie na przykładzie Kolei Śląskich, jakie to są rządy. Otóż spółkę Koleje Śląskie, która jest spółka, która została stworzona właśnie po to, żeby przejąć przewozy regionalne na Śląsku w ramach tej strategii delegowania do samorządów rozmaitych spraw. Spółkę tę objął jako prezes pan, który jak teraz dopiero się okazało, ma tak zwane żółte papiery. Ma stwierdzoną chorobę psychiczną, ale w bardzo szczególnych okolicznościach, to znaczy stwierdzono mu tę chorobę psychiczną na okoliczność procesu karnego, który posiadał za malwersacje finansowe. No i te papiery tak szczęśliwie się znalazły, opinia biegłych psychiatrów, że uchroniły go przed odpowiedzialnością karną za owe zarzucane mu i jak się zdaje udowodnione malwersacje. Natomiast oczywiście nie uczyniły z człowieka niegodnego piastowania takiej znowu funkcji jak kierowanie Śląskimi Kolejami. Żeby było śmieszniej, okazało się, że również zastępca tego prezesa Kolei Śląskich jest karany. No, jakoś pechowo okazał się zdrowy psychicznie, w każdym razie nie zdobył takich papierów, więc karany był, ale to, jak on sam powiedział, to było dawno, to się przedawniło, w związku z tym to już w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Żeby było jeszcze śmieszniej, główny technolog Kolei Śląskich, który odpowiadał za ten nowy rozkład jazdy, prawda, który się kompletnie zawalił, nie był karany, ale też ma żółte papiery, stwierdzoną chorobę psychiczną, co sugeruje, że pierwsza kadrowa Platformy Obywatelskiej składa się z ludzi chorych psychicznie i karanych, a czasami jedno i drugie naraz. Pan marszałek województwa śląskiego, oczywiście z partii Jedynie Słusznej, wyraził głębokie zdumienie, kiedy to wszystko się okazało i on powiedział, że on nie znał tych ludzi. No to jest normalne, to nawet można powiedzieć, że bardzo chwalebne, że mianował ludzi, których w ogóle nie znał, bo odrzucałoby to powszechne podejrzenia o nepotyzm i kolesiostwo panujące w partii rządzącej. Jakkolwiek wścibscy dziennikarze, bo tacy jeszcze wciąż są w Polsce mimo rozmaitych łukaszenkowskich działań obecnej władzy, ustalili, że owszem, pan marszałek niektórych z tych ludzi znał nawet jeszcze ze szkoły, a co najmniej owego karanego, znaczy niekaranego prezesa z żółtymi papierami, którego uchroniły przed karą. No, pan marszałek zresztą, żeby jakoś tym tutaj pokazać, że coś robił, wykonał taką piękną akcję kojarzącą się nieodparcie z filmami Barei, bo po nocy zjawił się w tym centrum operacyjnym Śląskich Kolei i pod ostrzałem kamer układał nowy rozkład jazdy, czyli właśnie mówiąc językiem z filmu mojego ukochanego reżysera, własnoręcznie dopilnowywał, żeby ten rozkład jazdy został ustalony. Wiele to nie pomogło. Szósty dzień bodajże trwa totalny zawał komunikacji regionalnej na Śląsku. Koleje przesiadły się do autobusów. Nikt nie wie, kiedy jaki autobus wyjeżdża, kiedy wraca, czy dojedzie, czy odjedzie, więc jazda do pracy w tym miejscu jest dość dobra. Bardzo podoba mi się, zacytuję tu zdanie, kiedy jeden z dziennikarzy zapytał wprost pana Matwiejuka, czy on nie powinien, znaczy pana marszałka, czy on nie uważa, że powinien w tej sytuacji ukłonić się i sobie pójść, żeby to delikatnie ująć. Odpowiedź padła pana marszałka, że być może tak, ale uważa, że wtedy będzie jeszcze gorzej, prawda? Bo jak przyjdzie ktoś nowy, to zupełnie się nie zna, więc on sobie zdaje sprawę, że to tak wyszło, jak wyszło, ale on się przynajmniej stara i w związku z tym ustępować nie zamierza. Wczoraj chyba już po tym, jak pisałem na ten temat felieton, dowiedziałem się, że znaleziono nowego prezesa dla Kolei Śląskich, no bo ten z papierami to już jednak został poproszony, żeby się ukłonił i sobie poszedł. Ten nowy prezes, niewiele o nim wiadomo, jest człowiekiem dość młodym, ma lat 33, z wykształcenia jest prawnikiem i ostatnio pracował w Śląskim Instytucie Pamięci Narodowej, co skądinąd dobrze o nim świadczy, ale też świadczy o tym, że
łapanka musiała się odbywać naprawdę niezła na to stanowisko przypominające jako żywo katapultę. Skoro o takich rzeczach mówimy, no to też warto by wspomnieć, że trwa taki coraz bardziej rozległy zawał w służbie zdrowia, gdzie kolejne szpitale oznajmiają, że wskutek wyczerpania limitów w NFZ-cie nie przyjmują chorych już w tej chwili. Ponieważ media elektroniczne są generalnie władzy życzliwe, najdelikatniej mówiąc, więc ujmują to inaczej, mówią triumfalnie o tym, że szpitale nadal przyjmują chorych w stanie zagrożenia życia. Co też nie do końca jest prawdą, ale jeśli ktoś pamięta taki stary sketch Zenona Laskowika o tym, że nie należy mówić, że się koło urwało w traktorze, tylko podać radośnie informację, że trzy koła traktor ma wciąż dobre, no to tak w tym tonie mniej więcej dowiadujemy się, że kolejne szpitale wciąż jeszcze przyjmują chorych, z tym, że już tylko tych w stanie zagrożenia życia. To samo dotyczy zresztą nie tylko szpitali samorządowych, w których nastąpiła ta sytuacja z powodu zawalenia się układu limitów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale dotyczy to także tych klinik, które były zawsze dotąd klinikami pokazowymi, które były w gestii i są w gestii samego ministerstwa. To tam dopiero można zobaczyć, jaki jest poziom tych ministerialnych rządów. Jest najlepszym tego i najbardziej bolesnym dowodem Centrum Zdrowia Dziecka, które również, to już z miesiąc temu triumfalnie podano, że wciąż jeszcze przyjmuje pacjentów małych, z tym, że już tylko w stanie zagrożenia życia. Teraz chyba przestaje w ogóle ich przyjmować i w ogóle przestaje istnieć, bo zwolniło około 100 osób personelu medycznego, którego nie jest w stanie w żaden sposób utrzymać. Gdzieś tam po łamach przemyka również informacja o tym, że Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się w stanie bankructwa, co o tyle może być ciekawe, że jeszcze tydzień lub dwa tygodnie temu trwał w mediach istny festiwal radości tego, jak wspaniale słuszną linię ma nasza władza, ponieważ wreszcie LOT otrzymał samolot Dreamliner, który jest cudem, po prostu cudem z Ameryki. Pani prezydentowa Komorowska witała osobiście, własnoręcznie witała ten samolot Dreamliner na Okęciu. W telewizjach siedziały cały czas chóry ludzi zachwyconych tym samolotem Dreamliner do momentu, kiedy ktoś przytomnie nie zwrócił uwagi, że jednym z konstruktorów tego samolotu Dreamliner jest pan profesor Binienda, który przecież nie zna się na niczym i w ogóle no, jego wiedza o lotnictwie nie może być uważana za wiedzę poważną. Wtedy rzeczywiście jakoś gdzieś już te zachwyty nad Dreamlinerem zniknęły, zastąpione innymi zachwytami, o których za moment Dreamliner, nie można powiedzieć, wylądował już, tylko odpukać oczywiście, żeby się nic takiego dosłownie nie stało, ale w sensie metaforycznym można powiedzieć, że już się rozbił razem z całymi liniami lotniczymi LOT. No, wielkim oczywiście sukcesem. Z wydarzeń politycznych, wydarzeń, które być może Państwa zainteresuje, jest to, że polska lewica postanowiła odżyć i znalazła sobie taki powód do istnienia, co jest bardzo istotne, bo zawsze człowiek patrzył na tych działaczy SLD i ruchu Palikota, widząc, że oni się bardzo męczą z tym, żeby wyjaśnić Polakom, po co oni właściwie są i do czego mają służyć. Otóż okazało się, że znaleźli oni bardzo poważny cel polityczny, mianowicie postanowili uzasadnić swoje istnienie tym, że są po to, żeby położyć kres fali brunatnej przemocy, czy odradzaniu się, czy pojawianiu się w Polsce fali brunatnej przemocy. Konkretnie dzisiaj zajęli się bardzo aktualnym przykładem tej brunatnej przemocy, to znaczy śmiercią prezydenta Gabriela Narutowicza. Z tej okazji odbyły się duży wiec, duży jak na lewicę, no było tam może nawet powyżej 100 osób pod Zachętą, czyli w miejscu tej tragedii sprzed lat 90, gdzie Leszek Miller z Januszem Palikotem stanowczo potępili zamordowanie prezydenta Narutowicza.
i tych, którzy to dokonali, chociaż widać, że wiedza ich historyczna na ten temat no nie jest może wiedzą dobrą, ponieważ jak dotąd żaden historyk nie stwierdził, że Gabriela Narutowicza zamordował Jarosław Kaczyński bądź jakiś inny działacz Prawa i Sprawiedliwości, a trochę tak z tego wiecu zdawało się wynikać. Mówiąc poważnie, proszę Państwa, wyszła stosunkowo niedawno bardzo dobra biografia Eligiusza Niewiadomskiego, która kładzie w bardzo udokumentowany sposób, tak naprawdę zadaje kłam temu mitowi o tym, że śmierć prezydenta Narutowicza była skutkiem jakiejś endeckiej nagonki nacjonalistycznej na niego. Oczywiście on był bardzo mocno krytykowany, oczywiście tam nawet jak na owe czasy przekroczono chyba pewne normy, ale trudno powiedzieć, bo trzeba to przymierzać do owych czasów, prawda? Było to parę lat później, był zamach majowy na przykład, który też był imprezą kosztującą życie około 400 osób. Natomiast cała ta kampania, cała ta krytyka z ustaleń historyka wynika nie miała tak naprawdę żadnego związku ze zbrodnią. To znaczy Eligiusz Niewiadomski miał swoją obłąkaną wizję obudzenia Polski przez zamordowanie w Polsce kogoś bardzo ważnego. Od wielu lat nosił w sobie tę myśl, że trzeba Polakom wstrząsnąć, trzeba Polaków obudzić i on w tym celu chce swoje życie poświęcić w ten sposób, że chce zamordować kogoś ważnego i sam dla siebie zażądać kary śmierci, żeby był zbrodniarzem i wariatem ideowym, prawda? Tak zrobił pierwotnie, właściwie do ostatniej chwili planował zamordowanie Józefa Piłsudskiego, no ale kiedy został wybrany prezydentem Gabriel Narutowicz, to postanowił zamordować Gabriela Narutowicza. Rozwodzę się o tym wydarzeniu historycznym, które nagle znalazło się w centrum krajowych mediów, ponieważ tak naprawdę no, legenda o tym, że Gabriel Narutowicz padł ofiarą właśnie jakiegoś przekroczenia granic krytyki sporu politycznego, jak wiele podobnych mitów, nie znajduje uzasadnienia, ale nawet gdyby przyjąć, że jest prawdziwa, no to gdyby szukać dzisiaj jakichś podobieństw do tej sytuacji, to raczej narzuca się podobieństwo losu, który wpływowe media rządzone przez ówczesną opozycję, a dzisiaj partię będącą u władzy, zgotowały świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. Natomiast skąd to nagłe wzmożenie po stronie lewicy, skąd nagle ten pomysł wyciągnięcia świętej pamięci Gabriela Narutowicza z grobu i urządzania jakichś bardzo niesmacznych politycznych egzekwii? Otóż rzeczywiście pojawia się w Polsce pewna nowa siła polityczna, jeśli Państwo będą tego ciekaw, to chętnie ten wątek rozwinę, która jeszcze nie znajduje wyrazu partyjnego, ale już zaczyna budzić silne przerażenie na tak zwanych salonach. Ponieważ ja nigdy nie ukrywałem swoich korzeni endeckich. Mój dziadek Stanisław, wójt Czerwińska nad Wisłą, był bardzo aktywnym przed wojną działaczem Stronnictwa Narodowego. Miałem w rodzinie również innych tej orientacji aktywistów. Od paru lat również głoszę takie przekonanie, że myśl Dmowskiego jest właśnie tym, co do dzisiejszej polskiej sytuacji szalenie pasuje i tę metodę myślenia endeckiego należałoby przywrócić, należałoby ją rehabilitować, należałoby pokazać o tym ludziom, na czym ona polegała, przypomnieć, bo niestety została z polskiej pamięci wyrugowana, została szalenie opluta, urobiono wręcz opinię narodowej demokracji jako jakimś rodzimej odmianie faszyzmu, co jest absolutnym oszczerstwem, absolutnym kretynizmem, dowodem kompletnej ignorancji historycznej, nawiasem mówiąc, tym najgorętszym opluwaczem tradycji endeckiej, a silna jest konkurencja, próbuje być ostatnio właśnie wspomniany Janusz Palikot, co mu w najmniejszym stopniu zresztą nie przeszkadzało wykonać takiej demonstracji teraz z okazji 13 grudnia, żeby odwiedzić generała Jaruzelskiego w szpitalu, sfotografować się podczas wręczania mu kwiatów i zasunąć duszoszczypacielną opowieść o tym, jak to należy docenić męstwo generała Jaruzelskiego. Przypomnę, że generał Jaruzelski poza wszystkim, czego w życiu dokonał, był również niezwykle zasłużony w odrzydzaniu polskiej armii ludowej, znaczy polskiej, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, PRL-owskiej armii, i niezwykle go chwalono przed i po 68 roku. Właściwie ten proces odrzydzania armii, kadry oficerskiej LWP zaczął się w roku 66 pod koniec. I tutaj generała Jaruzelskiego wręcz zachwalano
można znaleźć dokumenty, w których wykazano, że tak jak we wszystkim, co robił w życiu, wykazał się niezwykłą gorliwością i wzorowym zaangażowaniem ideowym. Także nie wiem, dlaczego słowo odrzydzanie, które rzeczywiście czasem się pojawia w endeckich przedwojennych pismach, w tym kontekście tak śmierdzi tej samej osobie, która jednocześnie do czołowego odrzydzacza PRL-owskiego biega z kwiatami, żeby się z nimi fotografować. No ale oczywiście jakie polityczne wyrachowanie za tym stoi, to się łatwo można domyślić. To są sprawy, które pewnie zwracają uwagę tych, którzy starają się, jak mówię, wybierać sobie media, docierać do wydarzeń. Oczywiście wydarzeń takich jest więcej i wszystkie one, no warto by tu jeszcze wspomnieć o tym, że wyraźnie załamują się wpływy budżetu państwa, ponieważ wzrost gospodarczy, powiedzmy inaczej, wzrost produktu krajowego brutto, niesłusznie utożsamiany ze wzrostem gospodarczym, ale bo ten parametr mierzy różne rzeczy, a ten wzrost PKB, który miał być na poziomie zakładanym 2,5 mniej więcej, w tej chwili wynosi 1,7, bezrobocie bardzo się zwiększyło, wpływy podatkowe zmalały, firmy zwalniają, tutaj widać wyraźnie już zaczątki oczywistej recesji w gospodarce, co nie przeszkodziło rządowi triumfalnie przeprocedować budżetu w Sejmie, co oczywiście nie jest trudne, no bo wiadomo, że posłowie Platformy Obywatelskiej, a także i PSL-u, mimo tam pewnych drobnych zmian kosmetycznych, które w tej partii zaszły, jak na razie kosmetycznych, wspomniani posłowie pracują, jak to nazywają, są tak zwanymi, jak to nazywają dziennikarze sejmowi, semaforami, to znaczy Donald Tusk naciska guzik, prawda, oni głosują, więc przegłosowali budżet, który się kompletnie ma nijak do danych gospodarczych, bo oparty jest na założeniu bardzo przyzwoitego wzrostu gospodarczego w roku przyszłym, którego nie będzie. W związku z czym po kiego produkować budżet, który jest już w momencie jego uchwalenia kompletnie nierealny i do napisania od nowa nie wiadomo. Może należało tu brać przykład z Unii Europejskiej, która w ogóle budżetu na rok przyszły nie uchwaliła. Uchwaliła jedynie prowizorium budżetowe, a to jest o tyle dla nas ważne, że owe miliardy, które obiecywali sobie wyborcy Platformy Obywatelskiej po swojej władzy uzyskać od Unii Europejskiej, no uzyskane być nie mogą, ponieważ to wymagałoby istnienia pełnego budżetu na lata 2013-2017, jeśli dobrze pamiętam zakres czasowy, bo to jest chyba w pięcioletnich okresach te budżety są robione. No ale to jest kwestia osobna. Natomiast gdyby założyć, że Polacy żyją naprawdę tym, co widać w telewizji, no to w telewizji właściwie były głównie dwa gigantyczne tematy. I mówię o tym Państwu nie przypadkiem, żeby powiedzieć, że tak jak do tej puenty za moment. Więc owe dwa tematy. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej wspomnieniowym dotyczącym 13 grudnia powiedział o tym, że 13 grudnia nie został internowany. I użył takiego sformułowania, że nawet się tym trochę zmartwił, ponieważ no, wiedział, że gdyby był internowany, no to nic już więcej nie musi zrobić. Natomiast tak trzeba będzie działać, a to grozi aresztowaniem, a więc czymś znacznie groźniejszym w skutkach od internowania. Skądinąd wiadomo, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście działał w podziemiu, działał aktywnie, również współtworzył Fundację Helsińską, która w 1982 roku zaczęła w Polsce działalność, ale ta wypowiedź stała się obiektem no, gigantycznego, zbiorowego, jak zresztą każda wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wcześniej była wypowiedź o... Stała się ona przedmiotem gigantycznego darcia łacha z lidera opozycji, właściwie na wszystkich kanałach, na multipleksie, gdzie by się nie kliknęło, gadające główki w studiu rechotały, jak to prawda Jarosław Kaczyński nie został internowany, haha, nie był żadnym działaczem podziemia, nawet go w ogóle nie internowano. Wielkie oburzenie z tego tytułu wyraził na przykład Donald Tusk, którego też co prawda nikt nie internował, ale w ogólnej radości i rechocie zniknęło to jakoś, umknęło to jakoś uwadze. Poprzednio, stosunkowo niedawno była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, może niezbyt zręczna rzeczywiście, ale zawierająca bardzo racjonalne stwierdzenie, że podczas gdy w Polsce Niemcy
mają status mniejszości narodowej i cieszą się wszystkimi wynikającymi z tego przywilejami, takimi jak preferencyjne ścieżka dostawania się do parlamentu na przykład, czy pieniądze z budżetu państwa na działalność kulturalną, to Polacy w Niemczech, których jest ładnych parę set tysięcy, a może i ponad milion, tego statusu doprosić się nie mogą. Niemcy odmawiają Polakom statusu mniejszości narodowej, ponieważ twierdzą, że mniejszość narodowa to tylko taka mniejszość, która mieszka na jakimś określonym obszarze, znalazła się tam wskutek zaszłości historycznych i w związku z tym Polacy, którzy pochodzą z różnych fali emigracji i są rozproszeni po tym kraju, za mniejszość narodową robić nie mogą. Pozostaje ta niemiecka argumentacja w kompletnej sprzeczności z praktyką, bo na przykład Cyganie, czy jak to się dzisiaj poprawnie mówi, Romowie niemieccy mają status mniejszości narodowej. Nawet Hindusi, czy lud Sindhi ma taki status, chociaż również jest to sytuacja analogiczna, no oni mieszkają w różnych miastach, są rozproszeni, ale Polakom tego statusu się odmawia. Więc znowu fala rechotania, gadające główki, komentarze, nieustające darcie łacha i wyrazy oburzenia rozmaitych autorytetów, jak to straszliwie Jarosław Kaczyński zaszkodził polsko-niemieckim stosunkom, jako i mowy nienawiści użył. Pewnie nie wspomniałem o tym, że ściganie mowy nienawiści jest teraz główną troską naszej władzy. No i oczywiście w tym całym festiwalu ani słowa o tym, że istota sprawy jest jak najbardziej prawdziwa. Nie ma symetrii pomiędzy sytuacją Niemców w Polsce, a Polaków w Niemczech. I nasz, jeśli można użyć tego przymiotnika, rząd III Rzeczpospolitej, nic z tej sprawy nie próbuje robić, nie odważa się interweniować, nie odważa się tego od Niemców domagać, chociaż powszechnie wiadomo w Europie, że Radosław Sikorski z ministrem Westerwelem bardzo się lubią i często u siebie bywają i występują w wielu sprawach razem i naprawdę byłyby liczne okazje, żeby wspomnieć panu Westerwelle o polskich postulatach dotyczących statusu mniejszości narodowej czy o działalności Jugendamtów, które starają się bardzo konsekwentnie uniemożliwiać w mieszanych małżeństwach kontaktowanie się z dzieckiem w języku polskim. To jest osobny problem, o którym wielokrotnie mówiono. No ale powiedzmy sobie, że w skali problemów takich jak milczące przyjęcie przez ten rząd faktu, że Niemcy wspólnie z Rosjanami rurą gazową zablokowali podejście do portu w Świnoujściu, co trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek inny kraj na coś podobnego pozwolił, no to może rzeczywiście kwestia mniejszości nie jest istotna. No poza tym chyba najważniejsze wydarzenie ostatnich tygodni, którym żyją media, telewizje i radia akceptowane przez pana Dworaka i jego przyjaciół z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tudzież kolorowe tygodniki, które pozostały na rynku po tym, jak de facto przestał istnieć tygodnik, uważam, że do którego miałem przyjemność pisać i mam nadzieję, że niebawem nadal będę miał przyjemność do niego pisać, choć pewnie trzeba będzie użyć jakiegoś innego tytułu. Tym głównym tematem było fakt, że ktoś tam ujawił jakieś zdjęcia agenta Tomka bez koszuli. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale naprawdę nie zmyślam. Jest to przedmiotem niezliczonych komentarzy, jest to przedmiotem niezliczonych kpin, a ludek prosty, czytający tabloidy, epatowany jest tym, że właśnie ów straszliwy agent Kaczyńskiego ubierał się z nowobogackim przepychem i jak to ujął pewien szmatławy magazyn, nawet majtki nosił markowe. Myśl o tym, że jeśli tak zwany agent pod przykryciem zjawia się w środowisku przestępczym, to musi się zachowywać tak właśnie, jak w tym środowisku się ludzie zwykli zachowując. Oczywiście nie dociera do propagandystów, którzy tę całą atmosferę, ten cyrk wytwarzają. Oni to prawdopodobnie wyobrażają sobie tak, że agent pod przykryciem powinien chodzić w resortowych gaciach z sortów mundurowych dla niepoznaki i za każde piwo brać rachunek wystawiony na jednostkę, w której jest zarejestrowany, co byłoby bardzo logiczne, bo przecież nie tak dawno mieliśmy sytuację, kiedy to nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potocznie zwana Abwerą, ogłosiła przetarg zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych na remont swojej supertajnej bazy,
i to jest super tajną bazę, w związku z tym w całej specyfikacji przetargu można było sobie obejrzeć w ogłoszeniu internetowym, plany tam wszystkie były, to nie jest wypadek odosobniony, takie rzeczy się dzieją dość regularnie, więc widocznie pojęcie o agentach pod przykryciem jest takie, jak jest. Krótko mówiąc, proszę Państwa, zaczęło się o tym rozwodzę, jak to wygląda w mediach, ponieważ no, na tym właśnie widać, jak to się niesamowicie odbudował PRL. On oczywiście dla obserwatorów politycznych, dla ludzi, którzy się jakoś tym bardziej zajmują, no, to jego odbudowanie się było bardziej wyraźne już od dawna. Ale w tej chwili to naprawdę narzuca się takie stwierdzenie, że jakbyśmy żyli w Misiu, czy w Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy w jakimś właśnie innym filmie Stanisława Barei, te kolejne informacje, które się gdzieś tam przedzierają, no, dorównują informacjom z filmów. Nie mówiłem Państwu o tym, że Polskie Koleje Państwowe, które się tak wspaniale właśnie popisały zmianą rozkładów jazdy, zwłaszcza na Śląsku, ale nie tylko, bo to w całym kraju jest pod tym względem coraz weselej. Te Polskie Koleje Państwowe stosunkowo niedawno wyszło to na jaw, że za skromną sumę 8 milionów złotych zamówiły badania firmy doradczej, która miała sprawdzić, jaki jest poziom zadowolenia pasażerów i co można zrobić, żeby pasażerowie mieli wyższy poziom zadowolenia. Ten raport jest bardzo ciekawy, można go znaleźć w portalach internetowych. Między innymi za te 8 milionów znalazło się tam tak głębokie stwierdzenie, jak to, że kiedy ubikacje są brudne i śmierdzące, to obniża komfort jazdy i powoduje niezadowolenie pasażerów. Ale były i dobre rady, na przykład że kiedy pociąg się spóźnia, to żeby organizować jakąś działalność kulturalno-rozrywkową na dworcu, na przykład puszczać muzykę albo opowiadać żarty, żeby ludzi zabawić. Więc jeśli ktoś pamięta Dzień Pieszego Pasażera z filmu Miś, czy z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, wystawę plakatu kolejowego na unieczynionym dworcu pod hasłem Podróż koleją skraca czas podróży pociągiem, to może zobaczyć, że to zaczyna się pojawiać zupełnie dosłownie. I to nie jest, proszę Państwa, przypadek. Ponieważ Platforma Obywatelska odbudowała w Polsce model funkcjonowania monopartii, no to ta monopartia funkcjonuje ze wszystkim tak, jak funkcjonowała monopartia PRL-owska. Tu się po prostu odrodził PZPR bez ideologii komunistycznej, pod taką ideologią, która nie chce używać samej nazwy, nazywa się europejską normalnością. To jest cytat z jednej z moich ulubionych dziennikarek, Moniki Olejnik, która w wywiadzie zapytana o to, jakie pani ma poglądy polityczne, udzieliła takiej właśnie odpowiedzi: normalne europejskie. Więc owa enigmatyczna ideologia poglądów normalnie europejskich zastąpiła socjalizm, ale jeśli chodzi o mechanizmy, to mechanizmy są dokładnie takie same. Widać to właśnie choćby po polityce personalnej w kolejach śląskich, ale taka polityka personalna prowadzona jest wszędzie. Koleś ciągnie kolesia. Jeśli ktoś pamięta, znowu sięgnę po przykład ze Stanisława Barei, jeśli ktoś pamięta Alternatywy 4 i tę scenę, kiedy gospodarz, wówczas jeszcze nie gospodarz domu, Stanisław Anioł swojej żonie tłumaczy, dlaczego właśnie jedzie na ciecia do Warszawy, bo się posypało, bo tutaj był taki ten, że pod Sztalerskim wisiał ten, pod tamtym wisiał jakiś tam rozpędek, pod rozpędkiem Pyszczykiewicz i teraz jak poleciał Pyszczykiewicz, to ja polecę, to całe takie piramidki, no właśnie to wszystko dokładnie wróciło. A jak wszyscy pamiętamy, efekt takich rządów jest taki, że nie można nic. Nie można sznurka do snopowiązałki wyprodukować, nie można zapewnić ludności papieru toaletowego, to znaczy no, od biedy można, ale to wymaga wielkiego sprężenia, naprężenia, nadęcia, zadęcia, rzucenia specjalnych sił na odcinek, apeli, konsolidacji, maksymalizacji. Takich, krótko mówiąc, sytuacji, której przykładem był Stadion Narodowy. Wielki symbol rządów Donalda Tuska, pięciokrotnie otwarty uroczyście i dotąd nieukończony oficjalnie, jak większość autostrad, którego podwykonawcy pobankrutowali, bo za wykonane czynności im nie zapłacono, jako że pieniądze na ten cel przeznaczone gdzieś tam się po drodze, prawda, rozeszły. A że się uczciwie muszę przyznać, nie wszystkim nie zapłacono. Konkretnie jeden z podwykonawców Stadionu Narodowego dostał pieniądze i to bardzo dużo, bo zażyczył sobie, wynegocjował stawkę prawie dwa razy większą od stawki obowiązującej na rynku. Mówię o panu, który
którego firma ułożyła kafelki na stadionie. No, oczywiście fakt, że ten pan jest członkiem Platformy Obywatelskiej, na pewno nie miał na to żadnego wpływu, po prostu wiadomo, wygrywają najlepsi, na tym polega wolny rynek. Więc ta ogólna PRL-izacja, która się w tej chwili, ona się dokonuje od lat i dokonuje się powolutku, upełzająco, ale w tej chwili wylała się jakoś, może dlatego, że temperatura na większości obszaru kraju chwilami spadła poniżej 10 stopni, a to jest już ten stan, kiedy, jak mówią doświadczeni chemicy, pierwiastek zwany socjalizmem zaczyna się rozkładać. I właśnie ten rozkład, na przykład na kolei czy w innych dziedzinach życia, postąpił dość lawinowo. W każdym razie ta PRL-izacja wylewa się również z mediów. O tym, jak władza po łukaszenkowsku, czy to po putinowsku, zdołała wreszcie dopiąć swego i zniszczyć jedyną opozycyjną gazetę codzienną w pewnym momencie. No, teraz można jeszcze mówić o istnieniu innych gazet codziennych, które bez wątpienia są antyrządowe, ale mówię o dzienniku Rzeczpospolita, na którym kilka lat temu rząd zagiął parol i doprowadził do tego, co zamierzył, to znaczy ta gazeta w tej chwili praktycznie została zniszczona, czyli nie grozi już Donaldowi Tuskowi powtórka tej sytuacji, kiedy to wpływowy dziennik mający opozycyjny charakter odpalił aferę hazardową, o której inaczej pewnie nikt by nie wiedział, tak jak przez długi czas nikt nie wiedział o tym, jakie to towarzystwo najwyższej klasy zebrało się pod skrzydłami Platformy i trochę ich koalicjantów z tak zwanego Ruchu Autonomii Śląska, właśnie na owych nieszczęsnych kolejach, o których mówiłem. No, to samo się udało też osiągnąć w odniesieniu do tygodnika Uważam, że. No i to są właściwie jedyne sukcesy, trzeba powiedzieć, ale ponieważ chcę być obiektywny w tej wypowiedzi, abyś mnie nie oskarżył nikt o mowy nienawiści, więc odnotowuję, że sukces również, jakieś sukcesy również rząd Donalda Tuska odnosi. Te dwa właśnie. I to sprawia, że naprawdę oglądanie dzisiaj telewizji, na przykład z PRL-u, zaczyna być takim oglądaniem jak Zagierka. Ja to pamiętam z dzieciństwa, taki kawał o tym, jak to przychodzi facet do lekarza i mówi: panie doktorze, ja co innego widzę, a co innego słyszę. Znaczy w tym wypadku co innego widzi i co innego się słyszy z dnia na dzień, prawda? Przez 2,5 roku słyszymy, że Rosjanie wspaniale z nami współpracują, po czym się okazuje, że wspaniały jest Donald Tusk, który potrafi się postawić i udać na skargę do Unii Europejskiej w osobie swojego ministra. Widzimy żółty pasek, na którym jest zapewnienie, on tak chodzi, że prokuratura zapewnia, że w szczątkach Tupolewa nie wykryto żadnego trotylu, a jednocześnie za tym paskiem mamy twarz prokuratora Szelonga, który tłumaczy, że fakt, że ten trotyl wykryto, nie znaczy, że on tam był, ponieważ te czujniki, kiedy pokazują, że trotyl, to wcale nie znaczy, że trotyl, bo może to być na przykład pasta do butów albo coś jeszcze innego, a poza tym ten trotyl, który nie wykryto, pochodził prawdopodobnie z II wojny światowej, więc w ogóle nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. A po trzecie, to w ogóle dopiero za pół roku będzie można mówić o tym, czy cokolwiek wykryto, czy nie wykryto, bo przecież wszystkie próbki są w Rosji i stamtąd wrócą albo i nie wrócą, chyba że pani baronesa Ashton się zlituje i temat podejmie, no ale jak wiemy, nie podejmie. No ale z drugiej strony to, że żyjemy w takiej sytuacji, kiedy to z jednej strony mamy piramidę autorytetów, która na przykład zachwyca się filmem Pokłosie i mówi, że Polacy wszyscy ten film powinni obejrzeć, bo on przecież mówi o niewątpliwej polskiej winie, jaką miała być zbrodnia w Jedwabnem, a z drugiej strony, jeśli ktoś się pofatyguje przeczytać, nawet prorządowy w gruncie rzeczy tygodnik, jakim jest tygodnik Wprost, to tam znajdzie informację, przypomnienie, no w tajemnicy ciekawi tego zawsze wiedzieli, że w czasie badań w Jedwabnem spróbowano w tym miejscu zbrodni kopać w tej stodole i w wykopie znaleziono ponad 100 łusek. No i gdzieś tam przy setnej łusce siły potężne zakazały tej ekshumacji kontynuowania, no bo rzeczywiście mogłoby wyjść jeszcze nie wiadomo co. Sytuacja chórów autorytetów, którzy, no tu jeszcze można przytoczyć przykład
tajnego współpracownika Bolkata, gdzie z jednej strony mamy fakty oczywiste, z drugiej strony mamy autorytety. To jest taka bardzo charakterystyczna sytuacja w naszej debacie publicznej. Z jednej strony są fakty, a z drugiej strony jest argument, no jak to? No przecież profesor Bartoszewski tak mówi, no profesor Norman Davis, to już pewne wrażenie, że krajowe autorytety już niestety jakoś nie działają i pokazany po raz 500 pan Wajda czy pan Olbrychski, którzy zapewniają, że przecież musi być tak, jak być musi, bo oni autorytety tak mówią. To już chyba nie działa, bo teraz się zaczął trend na sprowadzanie autorytetów zagranicznych. Pan profesor Zbigniew Brzeziński jako autorytet pouczył nas, że zamach jest wykluczony, bo po prostu musi być tak, jak jest to zgodne skądinąd z interesem Stanów Zjednoczonych i wszystkich innych naszych sojuszników, żeby była to niewątpliwa wina pilota. No a skoro takie autorytety tak mówią, to tak jest. Obiecałem mówić krótko, słowa nie dotrzymałem, więc może skończę na tym ten krótki przegląd wydarzeń ostatnich tygodni i bardzo proszę, jeśli coś Państwa zainteresuje, o czym mógłbym powiedzieć, nie tylko o wydarzeniach bieżących, ale o jakichkolwiek nurtujących Państwa sprawach, to bardzo proszę o pytanie.